Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę co jeszcze mi przyjechało. Kolejna porcja baterii. Nie wiem co z nimi zrobię. Jeszcze nie wiem. Jest problem z wysyłką tych baterii do Polski, bo są one traktowane jako odpady toksyczne. Więc strasznie dużo papierologii. Strasznie dużo dokumentów w ogóle do wypełniania i fatygi, a i tak jak się gdzieś po drodze w Europie któremuś z celników nie spodoba, to cofną te baterie z powrotem do UK. Więc nie wiem, czy to się opłaca bawić wysyłanie do Polski. No tyle na temat baterii. Powiem tak, bardzo dobrze się sprawdzają póki co. Nie mam większych problemów. Te są 190 Ah ogniwa. Te są 400 Ah. No, te są troszkę starszej generacji. Aczkolwiek też momentami dają radę, jeśli trzeba. A kolega właśnie ma z tych ogniw zrobiony bank energii. No i mówi, że no na początku no kiepsko to szło, no ale tam trzeba było dopasować wszystko jeszcze, żeby z falownikiem dobrze działało. Co jeszcze? Mój systemik praktycznie już skończony, jeszcze tylko ten jeden izolator do baterii muszę wyrzucić na zewnątrz. Generalnie wszystko działa jak należy. Bateryki hulają, ładuje samochód właśnie. Pięknie świeci słoneczko. Zobaczcie sobie, 47% z baterii jedzie. 2,3-2,4 kV/A, ponad 2 kW ciągnie systemu. Jeszcze ładuje baterie. Co więcej, tu mamy napięcie z paneli fotowoltaicznych 285 V. Pięknie ładuje. 52 V na bateriach. No i co więcej, no chyba to wszystko tutaj. 9 Amper do baterii idzie, 9 Amper z paneli i 10 Amper idzie do sieci, że tak powiem, do sieci, do off-gridu mojego. Co jeszcze? No tam nie mam pokryw na tych busbarach, bo modyfikuję jeszcze, zmieniam różne rzeczy. Equalizery super pokazują, co się dzieje z bateryjkami. Bardzo jestem zadowolony. Nie są potrzebne, no ale zakupiłem, to sobie monitoruję, co się dzieje. Super działają, bardzo fajne. Trochę bajzlu tu mam. Tu panele jeszcze nie zawieszone wszystkie, oczywiście, tylko połowa wisi. Aczkolwiek te 8 paneli daje bardzo ładnie radę. A w dzień jak dzisiaj około 3 kW. Tu mam na trackerze, aczkolwiek tracker też nieskończony jeszcze. A może kiedyś skończę. Tu mam rury do drugiego rzędu paneli z rusztowań. Z ciekawostek więcej baterii. Zobaczcie, ile tego jest, a to jest tylko połowa. To jest tylko połowa tego, co mam. Tutaj mam wielki bałagan, bo chcę sobie taki bar zrobić w takim szedzie. No, może kiedyś się uda. I tu moja turbinka. Dzisiaj słabo wieje, więc się nie kręci. A anemo, ten czujnik wiatru będę montować. To może też rzucę filmik. No i tak się kręci życie w Szkocji. Pomału. Straszny bałagan mam. Żona mi nie daje spokoju, żeby to posprzątać. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Jak macie jakieś pytania, proszę zostawcie w komentarzach. Kciuk w górę,
suba dajcie, proszę, będę mógł rozwijać kanał. No to na tyle. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Hejka, do następnego razu.